Ty macie dźwięk? Spartiatik! Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o przejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z tak zwaną drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka Teotolożna. Godasz? Nie teraz. Ale ci mistrzowie byli mierni. Nowych mistrzów w awanturze o kasę. Ciekawe jak sobie ci poradzą, bo mają tylko 5K, nie? Pierka po tym. Ireneusz Kery. Dobry wieczór. Witam. Zapraszam. Czemu Krzychu wygląda jak Neo? Witam panów po raz pierwszy w loży mistrzów i muszę przyznać, że w poprzednim programie odnieśliście spektakularny sukces. Dlatego, że weszliście do finału mając na koncie jedynie 5300 zł. Mistrzowie, którzy wtedy tu siedzieli na waszych miejscach, mieli ponad 11 tysięcy i wam udało się tę różnicę najpierw zniwelować, a potem wygrać. Gdzie się pan nauczył takiej świetnej licytacji, panie Zbigniewie? Znaczy nie miałem okazji nigdy się tego uczyć. Naturalny talent. Przecież muszę przyznać, że trening, który tutaj właśnie był zorganizowany również dla nas, dużo nam dał. Ale widać, że w życiu również chyba jest pan człowiekiem zdecydowanym. Czyli teraz. Udaje się czasami. Bo panowie weszli do finału mając 5300 zł, a przed odcinkiem średnia, im mówią, jak jaką drużyny rękę wchodzą podnosić? Do finału, to jest około 10 tysięcy złotych. Zapewne mistrzowie będą uważnie obserwowali pierwszy etap gry, zobaczą, jak sobie radzą niebiescy, zieloni i żółci i zapewne po cichu będą liczyli na to, żeby drużyna, która razem z nimi zagra w finale, weszła do finału z jak najmniejszą kwotą. Witam w loży mistrzów. Tak więc mistrzowie zmierzą się ze ciężko im będzie z chyba, nie? Etapu. Jeżeli mistrzowie wygrają, to znowu zasiądą raczej w loży mistrzów. Oni. Zobaczymy tych teamki jakie. To ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Ja tylko dodam, że w naszym teleturnieju tak, pula Luka, nagród jest nieograniczona. Mistrzowie zbierają swoje wygrane i mogą wyjść z programu w momencie, kiedy już przegrają naprawdę z dużą kwotą pieniędzy. Rozpoczynamy pierwszy etap. Dobrze grali. No zobaczymy, po prostu mieli przeciwników typu Braindead. Drużyna niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie po 5000 nie złotych, teraz, a przed sobą mam kategorię po pytań. Po wylosowaniu pierwszej z nich przeczytam ją państwu i wtedy drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wylicytuje najwięcej za pytanie, będzie na nie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, to pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mamy 6 pytań w pierwszym etapie gry. Wydaje mi się, że zasady są jasne i proste. Rozpoczynam losowanie pierwszej kategorii. O pierwszym jest koszulą i bisza w stylu księdza? Nasze dusze zbawia tym programem. O! Kategoria wędkarstw. Najgorzej. Rozpoczynam licytację. Widziałem, Bądziu, widziałem. Drużyny i słucham wczoraj państwa. I przedwczoraj. Niebiescy 300, żółci 500, 500, 500, 700, co dalej? Żółci 1000, żółci 1000, mam 1000. Co na to niebiescy? Janusz zdenerwowany. Raz, drugi i co dalej? Jezu, Janusz przyszedł wydawać 300 i zabiera ile się da. Oj, oj, oj. Po raz drugi. Żółci dwa. Mam dwa. Mam dwa z żółtych, czyli o 500 złotych. Co na to zieloni, bo niebiescy chyba się... Janusz się na wędkarstwo jedno? Mam dwa po raz drugi i dwa po raz trzeci. Sprzedaj. Dziwne. No ale szkoda kasy. W puli tego pytania 3800 złotych odpowiada drużyna żółtych. Jakiego koloru są płetwy wzdręgi? Niebieski. Nie wiem co to jest. Ciemno-czerwona. Czerwona? Odpowiadam. Tak. Wzdręga ma ciemno-czerwone płetwy. Czy panie Krzysztofie wędkarstwo to pana hobby? Tak. I to widać, tak jest! Dobra, szkoda ryja szczępić nad tymi rybami. O jest. Nie ma takiej ryby, powaga. Żółci 6800 zł, potem niebiescy 4700 i zieloni 3500. Jeszcze 5 pytań w pierwszym etapie gry. Spotkamy się tuż po reklamie.
Minecrafcie nie było, aha, 6-6. Niebieski 300. I koniec. Janusz do domu bierze czwórkę. Witamy ponownie, oglądają Państwo awanturę o kasę. Frytkarz na oko, ciepła. W tym momencie żółci 6800 zł, potem niebiescy 4700 i zieloni 3500. Jeszcze 5 pytań w pierwszym etapie gry. Czy Janusz będzie licytował, czy nie? Kategoria rozmaitości ze świata. Co to jest za kategoria? Ciągle czasem się trafi i nigdy nie wiem co. Rozpoczynamy to. Licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny 300. I słucham Państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Żółci 400. Żółci 400. Zieloni 500. Mam 500. Co dalej? 500 po raz drugi. Kto da więcej? Niebiescy, żółci. Żółci 600. Ej, Janusz naprawdę ma taką taktykę, żeby nic nie grać, tylko wynieść jak najwięcej. Mam 600 zielonych, mam 700 od zielonych i niebiescy znowu pas. I kto da więcej? Żółci, zieloni, mam 700 po raz drugi. Jaka powaga, Boże! Sprzedałem. Janusz, no nie mogę. Zostało mi jeszcze pół deseczki, ale mam nadzieję, że dokończę pierwszy etap. Co on zrobił? Jezus, co ty ibisz? Drugi 700 po raz. Trzeci. Sprzedałem. Połamał. Ale się wynerwił na Janusza. Zostało mi jeszcze pół deseczki, ale mam nadzieję, że dokończę pierwszy etap. W puli tego pytania 1600 zł. Odpowiadają zieloni, kupili to pytanie za 700 zł. Niebiescy 300. Proszę spojrzeć na ekran. I wygrają tą taktykę. Jak brzmi nazwa londyńskiej twierdzy, dawnej siedziby królewskiej widocznej na zdjęciu? London Eye. Dobrze mówię? Tak, to tower nie było siedziby. Tower nie było siedziby. Ja nie mam pojęcia. Buckingham to teraz, tak? Czy nie? Tower. Tak jest, tower! Co? Budowę rozpoczął Wilhelm I, zdobywca w XI wieku. Tower. Powiedział Tower? Bardzo dobrze i w ten sposób, no cały czas jeszcze prowadzą żółci. Co jest? 6200 i mamy remis między zielonymi a niebieskimi po 4400 zł. Zobaczymy, co będzie dalej. Może później, Łukasz, cztery pytania jednak. W pierwszym etapie. Chyba, że to dwie rzeczy się tak samo nazywały. Dzięki, Carlos, za chyba 10 lat. Witam, witam. Jestem przekonany, że... Janusz tu wejdzie tym grubo. Tym razem niebiescy nam się uaktywnią. Tak, kategoria i też że Janusz polityki. Wejdzie. Oj, Janusz tu wejdzie. Rozpoczynamy polityka. Licytację, biorę po 200 zł. Neuron aktywowany. Niebiescy 500. Niebiescy 500. Zieloni 1000. Zieloni 1000. Co na to rzuci? 1000 po raz drugi, co dadzą żółci, co niebiescy? Janusz! Po Janusz! 1000 to żółci! Janusz! Niebiescy 1200! No! Co się zaczęło robić? 1200 po raz drugi. 1300 zieloni! 1300! Nagle wszyscy się obudzili. 1300 po raz drugi. 1400! Jok! Ale ty? 1400 po raz drugi. Kurde, dźwięku nie mam. Jezus! Bo widzisz, jakie to jest oczywiste? Niby mówią, żeby nie wierzyć stereotypom, ale przychodzi Janusz, nic nie licytuje. Jest polityka, wchodzi all in. O co chodzi? Jest po raz pierwszy 1600 niebiescy. Jednak pan Robert podbił. Mówcie, wypasowy. 1700 zielonych. Mam 1700 od zielonych. Co dalej? Kto da więcej? Ile jest teraz? 1700 ile jest po raz teraz? Drugi. 1800 niebiescy. Mam 1800. Ile jest teraz? I kto da więcej? 1800 po raz drugi. 1800 po raz... 2000 po raz trzeci. Mam 2000. Co na to pan Robert i niebiescy? Mam dwa licytuj, po raz drugi. Licytuj, Janusz.
2-100 niebieski. Mam 2-100 niebieski. Dobra, win, żółci win. Widzę, już przestali zdawać, a zieloni dadzą więcej? Zieloni 2-200. Mam 2-200. Janusz Wabank, ty wszystko wiesz o polityce. 2-200 po raz drugi i 2-200 po raz... 2-300 niebieski. Ale długo się zbierał. 2-300 po raz drugi, co na to zieloni? Tracimy tylko kasę. 2-400 zieloni. Mam 2-400. Janusz, chodź, chodź. Co na to pan Robert niebieski, bo żółci już spasowali. 2-600 niebieski. Mam 2-600. Dobrze, Janusz. Janusz. Co na to zieloni? 2-600 po raz drugi i 2-600 po raz... Zobacz, kupił, mówiłem ci. Janusz usłyszał, neuron aktywowany, już małpi móżdżek. Polityka, trzeba. Za komuny było. Dobra, zaczynamy, Janusz. Dobrze. Wywody zaraz będą. Zieloni, no wyraźnie spóźnili się o ułamek sekundy. Pytanie wylicytowali. Czemu tak zwlekałem? Nie wiem. Pan Robert tak spokojnie rękę podnosi, ale wygrał licytację. Pytanie, jak było za komuny. I do końca odcinka Janusz będzie gadał. Może siłą spokoju. Tak jest. W puli tego pytania 6100 zł. I uwaga, jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo. A tu myślę, może się dawaj, wszystko pierać na pani Agnieszce, która jest studentką politologii. Tego nie musiał pan mówić. To wtedy, jeżeli niebiescy odpowiedzą, to będą prowadzili, mając 7900 zł, a dopiero za nimi będą żółci. Oto pytanie. Jak nazywał się religijny przywódca rewolucji islamskiej w Iranie? Ale kiedy? Jezus, no. Już to się silnie. Kamil Abtak. Już mogę odpowiadać? Już mogę odpowiadać? Proszę uprzejmie. Ajatollah Khomeini. Dokładnie. Nie zapachlany. Nie. Janusz. Tak jest! Boże, Janusz! Dobrze, Janusz Kery! Że on to wiedział. Jak on to zgadł? Pytanie o polityka. Nie, to nie ja. To nie pani, tak? Pan Robert, tak? I tam. Dobrze, państwo licytowali spokojnie, ale warto było kupić. Zieloni spóźnili się ale w licytacji o łamek sekundy, czy żałujecie państwo, że nie... Za daleko! To pytanie. W tej chwili macie tylko 2000 zł, musi być tu pełna mobilizacja, a potem żółci 5100 i dzięki temu ostatniemu pytaniu prowadzą niebiescy 7900, a ja losuję kolejną kategorię. Nie wiem, czy to jest takie wasze polityka. Kategoria motoryzacja. Ty, tu też Janusz wejdzie w motoryzację, czy 300 i koniec? Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa badawczo. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Oj, koniec. Żółci 400. Żółci 400. No to muszę powiedzieć, po raz drugi. I nikt nie da więcej. Zieloni 600. Czeka na politykę. 600. Dobrze, 600 po raz pierwszy. Kto da więcej? 600 po raz drugi. Rzuci 700. A jednak rzuci 700. 700 po raz drugi. Słucham zielonych 700 po raz. Nie spóźni się pan, panie Piotrze? Trzeci. Sprzedam. I tylko politykę. Po prostu zrezygnował z licytacji. 500 licytujemy, 300 czekamy na politykę. Rzuci za 700 zł. Spokojnie. Jak brzmi potoczna nazwa silnika spalinowego w układzie przeciwsobnym? Bokser. To będzie bokser. Potoczna nazwa silnika. Potoczna. Nie wiem, nie mam pojęcia. Przeciwko sobie są, to jest bokser. Przeciw i... Przeciwne jakby są te... Nie, ale nie, no to przeciw sobie. Są dwa tłumy przeciwko sobie. Bokser. Co? Bokser. Mhm. Co? Ja się utworzę w sobie. To jest bokser, tak? Odpowiadam. Tak? Jest to tak zwany bokser.
Tak jest! Bitka. Tłoki poruszają się przeciwbieżnie, tak jest. Bokser, 1600 zł. To są pieniądze, blisko, które przychodzą na panów konto. I w tej chwili, no, wciąż jednak prowadzą niebiescy 7600, ale gonią ich żółci 6000. Kamyk, no może kiedyś, na razie to będzie. Dwa pytania do końca pierwszego etapu. Come on, jak major. Który major? Kategoria przysłowia. Gdzie diabeł nie może, rozpoczynamy tam... Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niewiescy 300. Rzuci 400. Rzuci 400. Oj, koniec. Zieloni wabank. Zieloni wabank. Typowi dawcy kapitału. Ale jeśli chcemy... Zgodnie z regulaminem, kiedy drużyna krzyknie wabank, wtedy kończymy licytację, no, dlatego że oni grają o swoje być albo nie być. 200 w puli. Jest po czym według przysłowia poznać pana? Po kolo... po tym. Jakie pan taki gra? Pan taki gra? Tak. Ale czekaj. Tak, na pewno. Gramie. Decyzja. Jakie ten? Po czym według przysłowia poznać pana? Poznać pana i po... Poznać pana jak nie. Pana swego po... Ubiorze. Jego. Po ubiorze? Po ubiorze, nie. Jakoś tak. Moza? Czekajcie. To jest ostatnie pytanie? Nie, jeszcze. Kuba, co nie gra. Powiedzą tu przez koniec. Decyzja. Skóra, fura i komura, czyli po pierwszym. Odpowiadam. Po cholewkach. Panie Piotrze, dlaczego pan kiwa głową, że nie? Myśli pan, że pan Michał nie ma racji? Dobrze. Oczywiście, że ma. Po cholewach! Jak to możliwe? I co tu robi ta stara baba? Kto to jest? Oczywiście. Pytam się tak po prostu, no do nikogo nie mam problemu. Zbogaciliście nieco, zieloni mają 2100 zł, po nich żółci 5600. Ona ma 20 lat. Skąd wiesz? I prowadzą niebiescy 7300 zł. Proszę państwa, niebiescy. Przed nami ostatnie losowanie kategorii w pierwszym etapie. Niebiescy wygrają. I teraz wszystko się rozstrzygnie. To twoja mama, przepraszam. Widzę, że jest pełna mobilizacja, zwłaszcza u niebieskich i u żółtych. Losuję. Ty, ale naprawdę po cholewkach, po czym? Po cholewkach? Sranie w banie. Ty, kategoria Janusz? Historia Polski. Janusz, wejdzie czy nie? To trochę jak polityka. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niewiesty 500. Chodzi, chodzi. Żeli babank. Aha, dobra, czyli niebiescy w finale. Niebiescy wygrali. Nikt się tego nie spodziewał, że zieloni wezmą w swoje ręce rozstrzygnięcie pierwszego etapu. Tym bardziej, że drużyny zainteresowane to niebiescy i żółci. Proszę bardzo, ale zieloni wylicytowali pytanie. 3200 w puli. Co za debile, ale oni chcieli, żeby Janusz szedł do finału, tak? Królową którego państwa była Katarzyna Jagiellonka, matka Zygmunta III Wazy. Węgier. Skąd Waza był? To Szwecja. No to Szwecja. Jaka Szwecja? O, nie wiem. Co on mówi? Bo to ludzie tam po tych rodach szlejali, po Austrii, wszędzie. Tadżykista? Katarzyna i matka Zygmunta. Zygmunt był u nas. Zygmunt zostaje. Tak? Mam? Odpowiadam. Szwecji. Tak jest! Szwecji! Pieprzenie. Muszę powiedzieć tak. Zieloni to bardzo sympatyczna drużyna. Żałuję, że nie zobaczymy państwa w finale. Państwo rozstrzygnęli w sumie pierwszy etap, mimo że nie mieliście szansy go wygrać. Kończycie za to z kwotą 3200 zł. Finale. No way.
Tylko na politykę odpowiedzią wystarczyło. Wygraną pieniężną również mogą cieszyć się żółci, którzy zarobili w dzisiejszej awanturze kasę 5000 zł. Dziękuję, gratuluję. Do domu, Jasper Radość. Natomiast do finału wchodzą niebiescy, mając na koncie 6800 zł. Gratuluję i witam w finale. Janusz. Żeby tylko polityka wypadła i wygrali na 100%. Ireneusz versus Janusz. Rozpoczynamy finał awantury o kasę. Niebiescy mają na koncie 6800 zł. Powiedzcie, jakie państwo macie wrażenia po pierwszym etapie gry? No jak najbardziej miłe, bardzo dobrze się bawimy. Cieszę się. Chcielibyśmy również państwa poznać. Pan Grzegorz Smolis jest handlowcem. Czym się pan interesuje, panie Grzegorzu? Czym się interesuje? Przede wszystkim turystyka górska. Aha. Dobre potrawy, dobre wina, dobra muzyka i dobra książka. No na tym polega przyjemność życia. Świetnie. Żona kolegi. Klasik. Panie Bartoszu, pan również lubi dobre jedzenie, książkę i góry? Oczywiście, że tak. Lubię dobre wino, dobre jedzenie, oprócz tego gry komputerowe oraz oglądanie ciekawych Sigma. Programów. Panie Robercie, jakie gry wtedy były? W czym Goti. Pan będzie wspierał swoją drużynę? Pan jest z zawodu menadżerem kultury, tak? Heroesy 3. No więc jeżeli chodzi o kulturę, to przede wszystkim muzyka klasyczna, ale też turystyka. I polityka. Co z tym związane? Geografia, troszeczkę historia Tibia starożytna. Była. W tym sądzę jestem najlepszy. Poza tym chciałem dodać, że nie wiem, czy nasza drużyna będzie najlepsza, ale dzięki mnie i Bartkowi jest na pewno najcięższa w studiu. Maria, Janusz króciutko. Natomiast tę średnią wagę drużyny zmniejsza pani Agnieszka. Pani Agnieszko, pani studiuje politologię. Co pani interesuje? Ja skończyłam politologię. To jest raz. Co ja robię? Jestem dziennikarką w lokalnej gazecie. Jakie są pani zainteresowania? Polityka, historia, góry, dobre wino. To jednak są wspólne zainteresowania. Będzie miłość. Witamy w finale. No way. Może oni wygrają pieniądze, ale wygrali siebie. Mistrzowie bardzo uważnie śledzili pierwszy etap gry. No, chcą poznać swoich rywali. Jakie macie wrażenia po pierwszym etapie, panowie? Ciekawa drużyna na pewno. Na pewno. No i gra bardzo fajna. Ale my i tak jesteśmy lepsi. Przegrasz. Panie Robercie. Przegrasz, Ireneusz. Jesteście państwo przestraszeni? Nie, absolutnie. Tak jak powiedziałem, druga tura będzie jeszcze wspanialszą zabawą. Niebiescy wchodzą do gry, mając 6800 zł. Zainteresowania Polaków, wino, myślę, piwo, woda. To jest dobra wiadomość dla mistrzów, prawda? To wiele. Ja przypomnę, że mistrzowie wchodzą do gry, mając 5300 zł. Na ogół średnia pieniędzy, z którą zawodnicy wchodzą do gry, to jest około 10 tysięcy złotych. Tak więc tutaj szanse będą wyrównane. To jest dobra wiadomość dla mistrzów. Warta mają mistrzowie, to jest bardzo no. Dobra wiadomość. Nawet bardzo dobra. Rozpoczynamy finał. Proszę państwa... Dzięki, Anarchia za Prima. Witam. Witam, witam. Mam tak, przed sobą koło z kategoriami. Za chwilę wylosuję pierwszą kategorię i kiedy ją podam, drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wylicytuje za pytanie najwięcej, będzie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, Janusz, otrzymuje ja pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, to pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Tak. Mamy 6 pytań w finale, a program wygra ta drużyna, która po 6 pytaniu będzie miała więcej. Za 19 lat. Witam, witam. Tej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. One te kable. Poucinam to wszystko. Się plączę. Geografia. Ty, geografia świata. To może będą. Janusz będzie licytował, może. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 700. Niebiescy 700. Mistrzowie 1000. Mistrzowie 1000. Idź dalej. Niebiescy. Idź dalej. Idź. Na co więcej? 1000 po raz drugi. Idź. Niebiescy 1400. Mam 1400. Co na to mistrzowie? 1600. Co na to niebiescy? Dalej. 1700. Mam. 1700. Co na to mistrzowie? Mam 2 mistrzów. 2 po raz pierwszy. Dalej, dalej. Co na to niebiescy? Za 200. Mam 2 mistrzów. Dobrze. I co na to mistrzowie? Czy dadzą więcej niż na 200? Też masz taki problem z kablami? Co zrobiłeś? Uciąłeś się? Po raz drugi.
2,5 po raz trzeci. Kurde, Janusz. Nie kupiliśmy? Nie kupiliśmy? W puli tego pytania uzbieraliśmy 4700 zł. Tak, tak, tak. Panie Robercie, pan się oddał licytować? Nie. Ale rękę pan podnosił do góry. Nie. O, taki spójrzył gest. Się pan, spójrzył się pan. To tylko gest. Historyczny gest. 4700 fuli. Kategoria geografia świata. Jak nazywa się francuskojęzyczna prowincja Kanady? Quebec. Quebec. Tak, Quebec. Quebec. Prosto. Quebec. Przegraliśmy. Quebec. Jesteśmy gotowi. Proszę bardzo. Chodzi o Quebec. Kto pierwszy powiedział? Kolega. Pan Krzysztof, kandydat do pojedynku jeden na jednego. Tak jest. Witam. Szoal. Szoal co? Inni strzały mają teraz... Kurde, jaki ty masz nick. 7,5 tysiąca na koncie, a niebiescy 4600. Co tam jest napisane? Head and shoulder? Witam. Gramatyka i ortografia. W skrócie co? Szkoła leśna? Biorę po 200 zł od każdej szkoła leśna, twójnik? Słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie jak 300. Szkoła leśna? 300 po raz drugi. 400. 400. Mistrzowie? Dobra, może być. Łatwiej to wymówić, ale witam, witam. 400 po raz drugi. 400 po raz. Nic nie dostanę od mistrzów? Nie. Trzeci. Ale szmaciarze mistrzowie. Ale chyba wygrają tą taktyką. Janusz musi krzyknąć 1000, żeby to było sensowne. W puli tego pytania 700 zł. Z jakiego języka pochodzi słowo fartuch? Uch, z polskiego. Ufoluduch i tak dalej. Z jakiego języka pochodzi słowo fartuch? Z niemieckiego, nie? Niemieckiego? Niemieckie. Ja bym na niemiecki stawiał. Gracze ostatnio nie korzystają z wariantów podpowiedzi. Przypominam, że cały czas można korzystać z podpowiedzi i kupować podpowiedzi. A może angielski albo francuski? To jest przed niemieckiego, ja bym wzięła. Ja wspieram dwa. Odpowiem. Niemiecki. Dobra, tak, inżynier, no. Jesteśmy gotowi. Tak, słucham. Z języka niemieckiego. Była pełna zgodność w drużynie i słusznie. Niemieckiego. Będę grał u poludy. Niemieccy mają w tej chwili 4900 zł, mistrzowie 7200, zanim wylosuje kolejną finałową kategorię. Ale to opłatę. Fartuch znaczy, że ktoś miał szczęście? Tak. To znaczy fartuch. Ponownie oglądają państwo finał programu Awantura o kasę. Niemieccy mają w tej chwili 4900 zł, mistrzowie 7200 i jeszcze 4 pytania w finale. 4 jeszcze. Oj, coś czuję, że tym razem jednak ostro pójdą niemieccy. Mówili, że lubią jeść, a kategoria to sztuka kulinarna. Krzyknij, Janusz, 1000 za start. Rozpoczynamy licytację. Przegrasz. 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300, niebiescy. 500. 500, mistrzowie. 600. O, grają. 700, mistrzowie. 700 po raz drugi. Nic nie dostanę więcej od mistrzów. 700 po raz trzeci. Sprzedamy. Ale dalej 600 chociaż, to już będzie blisko. Puli tego pytania 1300 zł. Jeżeli niebiescy odpowiedzą, to no, różnica między nimi a mistrzami będzie wynosiła tylko 1100 zł. Którego podstawowego składnika prócz masła i mleka potrzeba do sporządzania sosu beszamelowego? O Boże. Bierzemy podpowiedź? Może coś myślimy, no bo przecież... Teraz ile mamy? 2900. Możemy poprosić o podpowiedź, zobacz. Mąka? Ja nie mam pojęcia. Prosimy o podpowiedź? Spróbujmy, no bo... Ile mamy? Ile będziemy mieli? No
mamy 4900, możemy jeszcze trochę wydać. No dalej, szybko. Dalej. To podpowiedź? Tak, podpowiedź. Prosimy o podpowiedź. Po co podpowiedź? Proszę bardzo, 400 zł. Może 200. 300 jeśli nie targujemy. Okej. Okay. Proszę bardzo. Okej. Okay. Oto 4 warianty odpowiedzi, jeden wariant jest poprawny. Parmezan, mąka. Jest mąka. Zioła prowansalskie, przecier pomidorowy. Na pewno nie pomidorowy, bo to biały chyba coś, nie? Parmezan? Mi się wydaje, że parmezan. Przecier pomidorowego mi się wydaje, że nie ma. Nie, bo to jest białka. O, Agnieszka ma rację. Sosy generalnie są z mązą, nie? Dziwniki. Ja nie mam zdań. Plączą się, bo nie myję już drugi tydzień. Może mąka, nie wiem. Ile czasu zostało? 30 sekund. Mąka? Mąka albo parmezan. To może przecież. Tak myślałeś? Parmezan albo mąka. To co, tą monetę losujemy? Mów tę mąkę, jak mówią widzowie. Słuchaj się widzów. Gęsta, na pewno jest gęsta. To ja jestem za parmezan. Jak jest gęste, to... Jak jest gęste, to... 5 sekund na zastanowienie się. To co? No nie wiem, może być mąka, co z parmezan. Czas minął, proszę odpowiedź. Parmezan. Dlaczego nie posłuchaliście pana Bartosza? To jest mąka. No, czemu mnie mąka, słuchać? W mordę, Damian. Janusz, zawiodłeś mnie. Życie, no. Panie Krzysztofie, specjalista od pojedynków jeden na jednego, pan chyba wiedział, bo się bardzo ucieszył, kiedy padło słowo parmezan. Ucieszyłem się, przepraszam. Co innego jest lubić dobrze zjeść, a co innego gotować, prawda? W puli do następnego pytania przechodzi. Ale jako 1300 złotych, jeszcze 3 pytania do końca finału. Ale niech będzie. Kategoria czarna skrzynia. Czarną skrzynię licytujemy podobnie jak pytanie w czarnej skrzyni. No może być właściwie wszystko. Może być złotówka, może być jakaś inna kwota pieniędzy. Może są tam nawet kluczyki do samochodu. Nie wiemy tego. Czarną skrzynię otworzymy dopiero po zakończeniu finału. Janusz usłyszał samochód. Czy można nią potrząsnąć? Nie, nie potrząsamy czarną skrzynią. Natalia bardzo delikatnie ją wnosi, delikatnie ją postawi. Ale Janusz Fajfka. Rozpoczynamy, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 4000. Mistrzowie 4000. Sprzedane. Co on powiedział? Myślę, żeby się wywróciło. Ktoś się... Co? Żeby się wywróciła? No muszę powiedzieć, że to była bardzo odważna zagrywka. Mistrzowie kupili skrzynię za 4000. Powiedzieli 4000, żeby przelicytować niebieski, chociaż mogli powiedzieć mniej, nawet 3900, bo tyle mieli niebiescy. No ale dobrze, w każdym razie w tej sytuacji mają mniej pieniędzy i w tym momencie stracili prowadzenie. Tak więc mistrzowie mają 2600, a niebiescy w szoku. Nie mają wiem, co się dzieje. 3700 zł i w tej chwili większe szanse na udział w następnym programie w Loży Mistrzów. Ale zobaczymy, jeszcze teraz mamy bank 3 pytania do zakończenia tej rozgrywki. Albo do domu Jasper Radosz. Ale cóż, może być samochód, a może złotówkę. Zobaczymy po finale. Nie. Po tym idziemy grać w UFO. Oj, chemia. Kategoria chemia. Mistrzowie czysta. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300, niebiescy? 400. 400, mistrzowie? 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Sprzedamy. Mistrzowie, takie nie do rajdy jak poprzedni. W puli tego pytania 2000 zł. Jak nazywa się bezbarwny gaz o ostrej woni i wzorze sumarycznym NH3? NH3.
Amoniak? Bierzemy podpowiedź? Nie wiem. My? No. Czy w ten sposób? Tak, bierzemy podpowiedź, czy strzelamy w ciemno? Nie, to jest podpowiedź. Amoniak? 400 lepszy. No dalej, bo znowu czas. Czy 2000 jest w puli. Dobra, to ile? To 1300 zostawienia. Nie, no to 400. 300. Mów ten, ktoś powiedział tam ten amoniak niby. Co? Poważnie. Prosilibyśmy podpowiedź. 700 zł, proszę bardzo. 300, panie Krzysztof. 600. 400. 500 się nie targuje. 400, to jest proste pytanie. Bierzemy. Powiedz, że 400, bo to jest proste pytanie. Panie Krzysztofie, to jest proste pytanie, 400 jednak sugeruje. Proste to po co? Jeżeli proste, to bardzo proszę odpowiedź. Ups, albo zakup podpowiedzi za 500. Bierzemy to podpowiedzi. Bierzemy za 500. Prosimy o podpowiedzi za 500. Proszę bardzo. Teraz już jest za 1000. Butan, cyjan, amoniak, propyl. To jest ten amoniak. Odpowiadam. Amoniak. Tak jest, amoniak. Pomaga 3. Ty, ale on będzie w finale. Już nie mogą przegrać. Ale jeżeli dobrze słyszałem, to pan Bartosz od początku mówił, że to jest amoniak i dobrze, że tym razem państwo go posłuchaliście. Odpowiadam. W tej chwili prowadzą niebiescy, mają 4800 zł, a mistrzowie mają 2300 zł i wylicytowaną czarną skrzynię. Mamy dwa pytania jeszcze do końca finału. To opla, ale to już jest poza tym. Nawet jak ten. Będzie, to nie wygrali tamci. Gramatyka i ortografia. O Jezus. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300, mistrzowie. 1000. 1000, niebiescy. Nie. 1000 po raz drugi, widzę, że dobrze, pan dobrze, Robert dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Pieprzyć w dupę mistrzów. To była tak zwana rezygnacja taktyczna, tak, panie Robercie? No, tak, można powiedzieć, panie Krzysztofie. Oto pytanie, odpowiadają mistrzowie. Janusz, dobrze. Jaką częścią mowy są wyrazy niesamodzielne? Niech czy nie? Nie. Niesamodzielne. Odpowiedź. Ja nie mam w dupę pojęcia. Nie wiem. Proszę bardzo, za 600 zł. Pójdź. Oni dali do policji. 300. Z języka polskiego, panie Krzysztofie. 500, proszę bardzo. Oni mogą wygrać dosłownie 300, żeby być na plus, więc jak kupią, to będą na minus. 500. 400. Proszę bardzo, 400. Minus 100. Oto cztery warianty, jeden jest poprawny. Przyimki, zaimki, partykuły, imię słowa. Na pewno nie pierwsze dwa. Przyimki, zaimki. Dwa razy przyimki są. Czyli nie, czyli tak. Partykuły. Skoro dwa razy są przyimki, to złe. Odpowiadamy. Partykuły. Tak jest, partykuły. Imię słowy mówił. A to też było w innym pytaniu, to też nie to. W tej chwili mają mistrzowie 2200 zł. Niebiescy 4500 losuje ostatnią kategorię finału. Dołoży do puli? Dołoży? Żeby natrafić na Janusza, czy nie? O Jezus. Czemu? Zanim przeczytam kategorię, powiem od razu, że mistrzowie mogą w trakcie licytacji postawić jako kartę przetargową czarną skrzynię pod warunkiem, że drużyna przeciwna się zgodzi. Jest nie taki zgodzimy. Punkt w regulaminie. A wylosowana kategoria... No czemu się nie zgodzisz? Jakby źle odpowiedzieli, to albo by licytowali tym. To przecież możesz to ograć od nich. Kategoria to gramatyka i ortografia.
Nie zgodzimy się, powiedział. Rozpoczynam licytację, no. Biorę po 200 zgodzimy złotych od każdej drużyny i słucham państwa. Niewiesty 2300. 2300? Koniec, proszę, no. Państwa, w tym momencie mam 2300. Ale po co? I właściwie można powiedzieć, że mistrzowie są przelicytowani, ale zgodnie... Po co on to zrobił? Przecież do wygrania... Oni jak źle odpowiedzą, to mają 2200 na Wina. A tak jak wygrają, no to tylko 200 więcej. Po co? Z regulaminem mają czarną skrzynię, którą mogą postawić w grze i odpowiadać na mógł pytania, jeżeli nie wiesz, się więcej. Na to zgodzą. Słucham mistrzów. Zostajemy tak, jak jest. W takim razie niebiescy sprzedane. Tragedia. Jeszcze źle odpowiedzą i 200 na... To jest rekordowa niska wygrana. Proszę państwa, jeżeli niebiescy odpowiedzą na to pytanie, wygrywają program, mają 4700 zł. Jeżeli nie odpowiedzą, to również wygrają, ale mając tylko 200 zł przewagi. 200 zł chce pazerny Janusz. Co w gramatyce nazywamy inwersją? Nie mam. Moja reakcja też. Dzięki, widzisz mnie na 38 lat. Witam. Odpowiedź, to polegniemy. Ja na pytanie i wygraliśmy. Ale kretyni w dupę. Za 200 zł 2000 stracili. Zamiana kolejności... Nie, zamiana kolejności... Przykup. Zamiana kolejności przekładania. Nie wiem, chyba to jest chyba zmiana kolejności skojarzona. Zmiana kolejności przykup. Tak, jeśli to nie wiem. To mogliśmy zagrać w bank. To by było i ich zablokować. Ale z czym? Z czym? Nic co? By nie było. No też nie, to poprzednio. Czyli to sobie to też. Już jestem gotowy. Inna... Ja jest to bardzo. Według mojej drużyny i mnie oczywiście zmiana szyku zdania. Odpowiedź brzmi szyk przestawny. Ale uznajemy państwa. I od razu tutaj muszę na chwilę wrócić do niebieskich. Coś mi się wydaje, że tę odpowiedź, jeżeli dobrze słyszałem, zaproponował kto? Grzegorz. Pan Grzegorz, tak? Brawo dla pana Grzegorz. A Janusz to tylko polityka. Finał wygrała drużyna niebieskich. Mają państwo na koncie 4700 zł. Kiedy odpadli mistrzowie ze Stanisławem, to ci mistrzowie wszyscy to tragedia. Jezus Maria, wszyscy są tragiczni. Natomiast dzisiaj żegnamy naszych mistrzów. Dzisiejszy program kończą panowie mając na koncie 2000 zł, ale ponieważ wygrane z poszczególnych programów tak sumują się, no wygrali to i tak, zarobiliście to byście mieli. W awanturze o kasę 14 600 zł. Zawsze to, tak, 1604. Ale wtedy. To jeszcze nie wszystko. Wtedy, ale musimy dwa otworzyć odcinki, no. Czarną skrzynię, którą wylicytowaliście za 4000 zł i zobaczymy, co w niej jest. Ogórek. Set. Koperta. A w kopercie? Pieniądze. A tych pieniędzy jest 5000 zł. No to 20k mają do podziału, no to nieźle, nie? To piątkę na łebka. 5 na łebka, wtedy to roczne zarobki tego, Polaka. Wygrali w sumie, łącznie z pieniędzmi z czarnej skrzyni, 19 600 zł. Kupili to za 4k, a racja, a to luj. Na czarną skrzyni, ale tym samym odcięli sobie szansę na wygranie finału, ponieważ to nie mieli pieniędzy, żeby dalej licytować. Ale panów wynik czyli to 19... za 1k poświęcili po prostu granie dalej w finale. Bycie mistrzami. To nie, no, to jest tragedia. 3600 zł. Gratuluję i dziękuję wam za udział w awanturze o kasę. A jeżeli państwo chcą wystąpić w awanturze o kasę, wyślijcie SMS na numer 7643 w treści pisząc swoje imię i nazwisko. Do zobaczenia. Gratulacje, panie Agnieszko.
No, trzeba jakichś mistrzów dobrych znaleźć, bo przecież to się nie da tego. Czy to dodam? Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę